Witam Państwa. Z Biblioteką Zgorzelcy jestem w przyjaźni od 12 lat. I od 12 lat z wielką sympatią i ciekawością obserwuję wszelkie jej działania. W listopadzie zawsze czekałam niecierpliwie na zatuszki poetyckie. W tym roku mamy taki trudny i dziwny rok. Jest to niestety niemożliwe. Ale biblioteka nie próżnuje. W związku z tym powstał projekt, gdzie my, czytelnicy, prezentujemy Państwu teksty, które są dla nas ważne czy interesujące. Ja chciałam zaprezentować kilka wierszy krakowskiego poety Krzysztofa Senajko. Poeta był krakowski, niemniej jednak ostatnie momenty swojego życia związał z tym miejscem, z tym miastem, ciekawym i inspirującym, przepołowionym Nysą. I szczerze je pokochał. Wydał tylko jeden tomik, Najbliższe obce. I właśnie z tego tomiku chciałam przeczytać pierwszy wiersz pod tytułem Apostrofa do języka polskiego. Ty, co mnie zwodzisz i prowadzisz, o każdej porze mi podręczny, choć nieporęczny w każdym słowie, ty tak wykrętny, nieprzystępny, w labiryncie czasu, w transparentach, ty najprawdziwszy, przeczuwany, w głosie, co z ciała, z zadymki krwi, najbliższy, obcy, języku mój, ty zawsze przy mnie stój. Poeta wydał tylko jeden tomik, niemniej jednak wierszy jest więcej. I nie są to wiersze z szuflady, choć w szufladzie one leżą, bo chciał je wydać, tylko po prostu nie zdążył. I jeden z takich wierszy też chciałabym Państwu zaprezentować, bez tytułu. O Panie, którego nie widziałem w żadnej z ziemskich postaci, choć przeczuwam Twoją obecność w spotykanych twarzach, w chwilach jasnych uniesień, w ciemniejącym bolesne przerażenie. O Panie, którego nie słyszałem, bo słyszeć Ciebie nie jest prawem śmiertelnego, który może tylko gubić i znów odnajdywać Ciebie, jak światło tajemnicze na nieznanej drodze, gdzieś w najdalszym sobie. Tak jak mówię, poeta wydał jeden tomik, niemniej jednak wiele publikował, między innymi w Tygodniku Powszechnym, gdzie wiele jego tekstów było okrojonych przez cenzurę, no bo takie to były czasy. Ale Tygodnik Powszechny po jego śmierci opublikował wspomnienie o poecie i trzy jego wiersze. Jeden z nich chciałam Państwu zaprezentować. Przejścia. Pod młodym słońcem kwietnia ich dwoje, młodzieńczych bardzo, pod bramą starego cmentarza, przytulonych, całujących się. Chwilę później objęci najczulej wchodzą na cmentarz, by odwiedzić groby. Pod rozchmurzonym czołem nieba ich zmarli uśmiechają się zagadkowo. Do nich, do wspomnień, poza tym. Przerwą w murze wracają w jasne światło życia. Gdy czas ich zmierzchnie, wejdą drugą bramą, a za nią następna brama niewiadoma. I ostatni z wierszy poświęcony postaci, którą Państwo na pewno dobrze znają. Jakub Beme. Promień połyskujący na brzegu cynowej misy z szewca uczynił mistyka. Nie mam takiej misy, nie zobaczę promienia. Stojąc pod pomnikiem Jakuba Beme, umieram na raka w Görlitz. Chciałam też bardzo pozdrowić serdecznie wszystkich sympatyków dyskusyjnego klubu książki, wszystkich czytelników, ale przede wszystkim chciałam z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować pracownikom Biblioteki Miejskiej w Zgorzelcu za ich wielkie zaangażowanie, za ich kreatywną pracę, ponieważ dzięki nim możemy nie tylko czytać książki, ale i rozmawiać o nich właśnie w ramach dyskusyjnego klubu książki, albo mamy okazję spotykać bardzo ciekawych ludzi pióra. Za to paniom i panom serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich czytelników i swoim własnym. Anna Senajko.